Cześć, dzień dobry, witajcie. Mamy lato 2020, gorąco się zrobiło. No i z czym się spotykamy dzisiaj? Mamy przed sobą Duratorku TDC i dwulitrowy 130 koni, fordowski silnik. I jak się okazało, słuchajcie, znana, słynna spiralka zaświeciła się w tym silniku właśnie, który tutaj widzicie. Zrobiłem krótką, szybką próbę przelewową, po czym przejechałem jeszcze i faktycznie, niestety tak jest, że silnik łapie tryb awaryjny, zaświeca się znana, słynna spiralka, którą myślę, że już wszyscy znacie. I teraz rzecz jest jaka. Chcę Wam pokazać pewną rzecz, pewien patent, sprawdzony oczywiście przeze mnie. Nie chciałem nigdy tego pokazywać, ale słuchajcie, raz się żyje, kanał takie ma założenie, by pomagać. I otóż, z czym się zmierzymy? Zmierzymy się dzisiaj z wtryskiwaczem Delfiego. I pokażę Wam, sprostuję, wytłumaczę, sprawdzę i zobaczymy, czy uda się zregenerować wtryskiwacz bez jakichś kosztów dodatkowych, czy będzie to miało sens. O tym przekonacie się za chwilę. W każdym bądź razie biorę się za wykręcanie wtryskiwacza, całego wtrysku praktycznie rzecz biorąc. I spotykamy się już u mnie na biurku i oczywiście dalsze patenty, pomiary, dyskusje, jakie będę prowadził z Wami w formie monologu, będą już za chwilę, także zapraszam do oglądnięcia filmu, a przekonacie się, czy było warto. I spotykamy się już oczywiście po wyjęciu wtrysku. Więc tak, wtrysk został przeze mnie wstępnie wydmuchany, natomiast rozbiórka dopiero będzie jego w tym momencie. Ja sobie popuściłem tylko nakrętkę. I zaraz przekonamy się, co było problemem. Tylko zaraz muszę go powycierać. Dobra, ślady kleju jeszcze pozostały. No tutaj powiem Wam, że wygląda to dosyć ładnie. Natomiast aha, jedna rzecz. Jeżeli wtrysk rozbieracie, pamiętajcie o tej kwestii takiej, że tu pod tą sprężynką, w razie byście czasem dmuchali powietrzem, jest taki czpień ustalający i czasem, żeby się Wam nie zagubił, bo zrobi się akuku, on niestety bez niego działał nie będzie. Także generalnie rzecz jest jaka, jeżeli on jest wewnątrz zamontowany, czyli jest, istnieje, to sprężynka Wasza wystaje poza, tak jak widzicie tu w tym momencie na nagraniu, ta sprężynka wystaje. Jeżeli ta sprężynka zrówna się Wam na równo, to będzie świadczyło o tym, że zginął Wam taki malutki bolczyk, który ma bardzo duże znaczenie. No i dobra, bierzemy się za dalszą część. Tu mamy nasz zaworek. Ja pozwolę sobie go troszeczkę wydmuchać. Tak jak widzieliście, resztki paliwa z niego wyleciały i robimy jego wstępne oględziny. Ja to może przybliżę, żebyście Wy to widzieli. Tu go mamy. Troszeczkę ostrości by się przydało. Dobra. I teraz co możemy na pierwszy rzut oka o takim czymś powiedzieć? No na pewno niepokojąca rzecz się zrobiła. Dlaczego? Dlatego, że na tym zaworku są ślady brązowe. I mimo, że ja staram się dbać o układ paliwowy, to niemniej jednak jakaś stacja CPN-u zadbała o to, żebym się za bardzo nie wzbogacił. Czyli nie pojeździł za długo. Nie wiem, czy to na nagraniu widać, o, być może w tym momencie widzicie. Mój grzybek tutaj zaworka, który jest częścią pracującą,
Jest po części brązowy. Dobra. Bierzemy się za wyjęcie jego. O, tu został on zdemontowany. I tu mamy następną część. I tu już w tym momencie bardzo wyraźnie widać, co się zrobiło w zaworku. Czyli już wiemy, że nasz zaworek ucierpiał, albo jeszcze nie ucierpiał przez wodę, niemniej jednak nie da się ukryć, że zaczął lać troszkę paliwem w powrót, jako jedyny. Pewnie reszta to jest kwestia tylko czasu i stanie się to samo. Generalnie rzecz jest jaka. To, co się dzieje tutaj na zewnątrz takiego zaworka, nas bardzo nie interesuje, ze względu na to, że to jest część żadna niepracująca. Ta część tutaj zaworka to jest część, która jest zamontowana na przekładce. Mimo że, o, wy to tego nie widzicie, kurczę, o, w tym momencie widzicie. Ta część jest zamontowana na przekładce, czyli tu, jeżeli w tej części by się pojawiła nam jakaś rysa, jakieś coś niepokojącego, co by rozszczelniło naszą końcówkę, no to niestety nasza przekładka, czyli ten element, jak i zaworek ulegną uszkodzeniu. Tak to niestety bywa. No i tutaj w naszej przekładce, tak jak spoglądniemy, jeszcze niewyczyszczonej, niewydmuchanej, widzimy również ślady brązowe, co świadczy o tym, że woda niestety w układzie paliwowym się pojawiła. No i dobra, pokażę Wam na mikroskopie, jak to tak naprawdę wygląda. I zaraz zobaczymy, się przekonamy ewentualnie, jak to tak faktycznie wyglądać powinno. O kurczę, coś się zaciemniło niepotrzebnie. Czy wyskoczyła mi bateria z kamery? O, już jest w tym momencie. Wy tego teraz nie widzicie. Nie, nie, nie. O, teraz to widzicie. Także przepraszam za te drobne techniczne problemy, ale niestety powoli się kończy kadencja nagrywania moja, z tego względu, że niestety uszkodziłem sobie kamerkę, która upadła. Także jeżeli ktoś by chciał nawet ofiarować coś takiego jak urządzenie do nagrywania, będę wdzięczny, w jaki sposób będę mógł odrobić. Bo czasem jest ktoś, gdzie ma jakieś urządzenie niepotrzebne, bądź ewentualnie za jakąś tam niewielką, symboliczną kwotę, bardzo chętnie mogę coś takiego odkupić. Bo niestety nie mam na czym aktualnie nagrywać. No i tak jak widzicie, skupiamy się w tym momencie tutaj już na części naszego zaworka. I to, co widzicie tutaj, to są najnormalniej w życiu ślady, które pochodzą z wody. Ale wiadomo, ta część tutaj to są tylko kanaliki, które odprowadzają część tego paliwa. Natomiast musimy się przyglądnąć całości. No i niestety trzeba stwierdzić jednoznacznie, że tak jak tu również, widzicie, są bardzo duże ślady rdzy. One mają znaczenie. Generalnie tu w tej części to jest tylko wizualna rzecz, która świadczy o tym, że ta woda była. Tutaj nie ma to jakiegoś tam znaczenia, jeśli chodzi o kwestię uszczelnienia zaworka. Natomiast tu, jak się skupimy bardzo dobrze w tej części, pojawiła się również rdza. To jest, nie da się tego ukryć, że pojazd stał około 2 tygodnie nieodpalany wcale i się to pojawiło po takim czasie. Ale niemniej jednak, tak jak widzicie tutaj, również pojawiły się delikatne ślady rdzy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na naszej części tak zwanego grzybka, który pracuje sobie. No i co my tutaj mamy? Co my tu widzimy? Bardzo dużo śladów wody, bardzo dużo śladów rdzy. Co prawda nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o kwestie tutaj, które są dookoła, bo to są ślady tylko świadczące o tym, że ta woda była. W każdym bądź razie, no jest to troszkę niepokojąca rzecz, bo takich rzeczy być nie powinno. Ale paliwo jest tanie w sklepach, więc
czy w CPN-ach, więc świadczy to o tym, że chyba duża ilość wody musi być w środku, nie? Ta część, pokażę Wam ta część, która odpowiada tak naprawdę za uszczelnienie tego naszego zaworka. To jest ta część tutaj, która jest w dolnej części tego grzybka. Ta część górna, która jest na wałku. Widać to? Myślę, że widać. Teraz będzie widać bardziej, lepiej, nie? Ta część, która tutaj jest, to jest część tylko ustalająca, czyli nasz wałeczek. O, te widzicie tutaj pierścienie, to jest część ustalająca. I gdyby się okazała Wam sytuacja taka, że macie na przykład białe kopcenie z silnika, czy białe zadymienie po odpaleniu, bądź po jakiejś tam krótkiej przerwie, czy na zimnym silniku, bo to najczęściej się wtedy objawia, to może się zdarzyć sytuacja tego typu, że tu, w tej części, czyli w tej części tego wałeczka, zgromadziły się Wam zanieczyszczenia, które powodują, że ten grzybek przysłowiowy, który tak nazwiemy, nie jest w stanie pracować, bo on wiadomo, że on się będzie kręcił pod naciskiem ciśnienia, które panuje we wtrysku. I ten zaworek się najnormalniej w życiu, mimo że on się podnosi, to również się obraca. Ale jeżeli się okaże, że tu macie zgromadzone zanieczyszczenia, to będzie to, oprócz tego, że będzie wypuszczało paliwo, to będzie również sytuacja taka, że może się on na przykład zapiekać, zacierać. Tutaj na zewnątrz, jeżeli będzie, to jest część, która będzie odpowiadała za uszczelnienie tego zaworka, czyli za to, ile ten zaworek nasz wypluje paliwa podczas pracy na biegu jałowym, tak jak robimy sobie test typowy przelewowy. Natomiast jeżeli tam wewnątrz, w głębi, gdzie pracuje już nasz wałeczek, który przechodzi tutaj na stronę prawie że zewnętrzną, drugą, czyli tutaj się nasz pojawia grzybek, jeżeli się zgromadzą zanieczyszczenia, to najnormalniej w życiu ten zaworek się obracał nie będzie i w ten czas sytuacja będzie taka, że on się będzie zacierał, a jak będzie się zacierał, będzie wiadomo mniejsze dawkowanie, a mniejsze dawkowanie będzie świadczyło, czy może nie tak świadczyło, jak będzie dawało nam efekt białego dymu. Tak jak widzicie, ja w tym momencie próbuję, może troszeczkę to odsunę. Ja próbuję, może tak, tym zaworkiem obracać i on w tym momencie się kręci, prawda? On się kręci, natomiast mówię, gdyby się okazało, że tych zanieczyszczeń się uzbiera, on się kręcił i nie będzie. Dobra, i teraz pytanie najważniejsze, które ktoś by mógł zadać. Co z tym fantem zrobić? Kupować zaworek czy drugi? No i tu się niestety robi problem. Słuchajcie, nie mając maszyny, wiadomo, że będzie Was czekało troszeczkę pracy. Dlaczego? Dlatego, że będziemy musieli taki zaworek, praktycznie rzecz biorąc, cały układ wtryskowy, łącznie z naszą przekładką, czyli z tą naszą przekładką, która, tak jak widzicie, ma tutaj sporo zanieczyszczeń, również wewnątrz, prawda? Kanaliki, jak widać, dostały również troszeczkę wody, łącznie z, pewnie z końcówką wtryskiwacza, którą też trzeba będzie wyczyścić, ale do tego przechodził nie będę, bo końcówkę wtryskiwacza oglądaliście sobie już na innych filmach. W każdym razie rzecz jest jaka. Wrzucę za chwilę to wszystko w wanienkę, wykąpię troszeczkę w tej chemii. Jaką chemię używać? Chemię używajcie do wanienek, praktycznie rzecz biorąc, taką, jak jest dostępna na rynku. Niemniej jednak nie da się ukryć, że jest bardzo dużo chemii podróbek, po których pojawia się rdza. Także tutaj też uwaga, ja nie będę nikomu w tym momencie tutaj ani zarzucał, ani robił jakieś antyreklamy. Niemniej jednak, no nie powinno tak być, że jeżeli na środku jest napisane, że czyści rdzę, a mimo to rdza się pojawia po umyciu, po wysuszeniu, po wypłukaniu i tak dalej. To takie rzeczy nie powinno być. Jeżeli myje rdzę, to powinien zmywać, a nie powodować rdzę. To jest takie, myślę, założenie. W każdym bądź razie biorę się za płukanie, zamycie tego w wanience i za chwilę spotykamy się i zobaczymy, czy puściło nam cokolwiek puściło. Generalnie do tego zabiegu ja użyję malutką wanienkę o mocy 50 W. I spotkamy się oczywiście, zaraz Wam pokażę. Mamy tutaj wanienkę. Mamy podobne dwie, jedna 50, druga 70.
każdym bądź razie każda sprawdza się tak samo. I jedziemy w dół. O, proszę bardzo. Tutaj mamy naszą wanienkę. Wrzucimy sobie części nasze, te robocze. Tylko pamiętajcie, jedna bardzo ważna rzecz. Bo mogę zapomnieć. Jeżeli będziecie mieli układy typu wtryskowego, pamiętajcie, tutaj panuje zasada mokro na mokro. Co to oznacza? To oznacza, że wtrysk mamy złożyć mokry. Czyli wszystkie te części, które są pracujące, składamy już z jakimś środkiem smarującym, a nie na sucho, bo później sytuacja jest taka, jak wielokrotnie się zdarza, że ktoś złożył wtryskiwacz, zmontował go na sucho, robił próbę odpalenia i w momencie odpalenia ten zaworek niestety zaczął się przecierać, bo nie paliwo dotarło do układu, a wiadomo, że potrzebowało chwilę, bo było zatarte, było spuszczone paliwo. O, już tak jak widzicie, włączyłem wanienkę. Także jak paliwo się spuści, a potrzebuje chwilę na dotarcie, to ten zaworek zaczyna się niszczyć. Dlatego składamy to na mokro. Nie wiem, jak mnie w tym momencie słychać, ale bez sensu by było, żebyście czekali na to, aż ja to umyję. W każdym razie wykąpię to i spotykamy się już za chwilę. Także póki co, do zobaczenia. I spotykamy się już po dłuższej chwili. Dłuższa chwila to było 15 minut. Tyle mniej więcej zajęło mi mycie. I już mam tutaj wydmuchane wszystko. Robimy sobie małe, krótkie, szybkie oględziny. I zaraz będziemy wiedzieli, jak to na aktualną chwilę wygląda. Dobra. Więc tak, lecimy to, co mamy w pierwszej kolejności. To mamy naszą przekładkę. Nasza przekładka wygląda ładnie. Czyli generalnie po odmuchaniu nadaje się do zamontowania. Do wtrysku. Części wtrysku oczywiście ja reszty dalej nie kąpałem, bo to ja robię Wam tylko pokazówkę. Końcówka wtryskiwacza, reszta korpusu, niestety zajęłoby to za dużo czasu. A nie chcę, żebyście oglądali film, który trwa godzinę. Robimy sobie krótkie, szybkie oględziny naszego grzybka. Na naszym grzybku niestety, ku mojemu zdziwieniu, pozostały niestety małe ślady. O czym zaraz powiem. Natomiast jeśli chodzi o tą część, to ta część nierobocza, która jest, ładnie się doczyściła. Tak jak widzicie, dół również jest czyściutki. Niemniej jednak nie da się ukryć, że wtrysk i zaworek zamontowany jest w pojeździe w tej pozycji. Tak jak wy teraz go widzicie, tak jest zamontowany w tej pozycji. I tutaj, w tej części, zostały małe nieczystości. Co prawda, nie wiem, może mi się to uda pokazać. Na aktualną chwilę zamontować już wiadomo, że takie coś można. Po wykąpaniu, wyczyszczeniu i generalnie o co się rozchodzi. Ta powierzchnia tutaj zaworka, która jest, wygląda ładnie. Te zanieczyszczenia, które były, puściły. Jeżeli będziecie potrzebowali oglądnąć film, udostępnię Wam, chociaż nie chciałem, bo nie chciałem psuć niektórym niepotrzebnych kwestii. W każdym bądź razie pokażę Wam, jak taki zaworek można zregenerować, czy można zregenerować. Także na takim filmie, jak będziecie chcieli, to sobie oglądniecie u mnie, co jakimi narzędziami można to zrobić, a sprawdza się, dlatego że ja, przyznam szczerze, nigdy nie miałem okazji kupowania od już bardzo dawna żadnych części, jeśli chodzi o kwestie zaworków, bo wiadomo, że kwestia końcówki wtryskiwacza to się niestety zużywa, tak jak zużywa się zaworek, ale zaworek jeszcze można zregenerować. W każdym bądź razie muszę Wam niepokojącą rzecz jedną powiedzieć i przekazać, co w mojej ocenie wygląda, że oprócz tego, że porobiły się nam ślady tutaj, teoretycznie z wody, to woda nie była. Ze względu na to, że te ślady, które są na tej powierzchni, są na tyle duże i na tyle ostro zrobione, co świadczy tylko jednym, że jakaś chemia, jakiś kwas był w paliwie. Dziwna kwestia, że takie rzeczy się jeszcze zdarzają. Ale niemniej jednak jest to prawda, bo widać to wizualnie. Zaworek jest wyczyszczony, wymyty i on o ile cały ładnie puścił, o tyle te ślady, które powstały już z... Wierzcie mi, że woda na pewno nie zrobiłaby takiego spustoszenia jak tutaj, bynajmniej nie w takim czasie.
W każdym bądź razie część robocza została wyczyszczona, ale sam fakt niestety nie ukrywa tego, że w paliwie miałem, mam jakiś roztwór, który jest chemią żrącą, jeśli chodzi o metale. No i właśnie, i teraz macie odpowiedź, co się może stać po jakimś niefelernym, nieodpowiednim zatankowaniu w nieuczciwej stacji. No tak to właśnie może wyglądać, nie? W każdym bądź razie nie krytykuję, ale stwierdzam fakty. Bo tak jak widzicie, reszta wygląda ładnie, a w tej części, gdzie to coś odstało, już wygląda to bardzo przykro. Także ja biorę się generalnie za składanie i oczywiście wszystko przesmaruję, wydmucham, składam na mokro, robię odpał. Jak wszystko będzie pracowało, to oczywiście nie będziemy się już widzieli, ale gdyby się okazało, że będzie jeszcze jakaś mała poprawka, to oczywiście do tego filmu wrócimy. A jeżeli będziecie chcieli oglądać film, jak taki zaworek zregenerować, czym można zregenerować, to zapraszam do filmu. Będzie film o tytule Regeneracja zaworka Delphi, czy wtrysku Delphi. Tak mi się wydaje. W każdym razie w komentarzach będzie to na pewno opisane. Także póki co na razie podziękował za oglądanie filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Jak macie problem, jak macie pytania, oczywiście tradycyjnie piszcie w komentarzach. Tylko jedna prośba. Jeżeli komuś gdzieś coś pomogę w jakiejś kwestii, to naprawdę odpiszcie, żebym wiedział, że temat został zamknięty, a nie temat sobie wisi, tylko dlatego, że ktoś chciał pomocy, potrzebował pomocy, udzieliłem komuś porady, ale skoro samochód odpalił, czy powiedzmy udało się komuś namierzyć, to już zignorował, co się będzie działo po prostu dalej, bo jemu się udało. No takie rzeczy są właśnie nieferalne, czy feralne, które się zdarzają niektórym, ale liczę to jako delikatną wpadkę. Także póki co na razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.